Nie, przegraj to! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj może być taki przełomowy moment, ponieważ dzieli mnie jedna gra od SSL-a na jedynkach. No chyba, że trafię mnie jakiegoś ziomka, co ma strasznie niską rangę, ale wątpię. No i pomyślałem, że będę chciał nagrać te gierki o SSL-a, nawet jak się nie uda, to fajnie, jeżeli to będzie na YouTubie. Myślę, że to jest całkiem ciekawy kontencik. Zagramy albo dwa, albo trzy spotkania, w zależności od tego jak pójdzie. No i co, Melox Fenemy? Mam nadzieję, że nie jest to dobry gracz, albo że przynajmniej uda nam się z nim wygrać. Wyjdzie, wywali mu prąd. Ghosts? Dobra. Dobry ghostcik na samym początku. Super, że już kick-off był zlagowany. Ale dobra, może nie będę po prostu latał po wznowienia za chwilę. Nie podoba mi się już pierwszy fakt, że serwer jest troszeczkę zlagowany. To znaczy troszeczkę, no jest. Nie ukrywając, mam 50 pingu, gdzie zwykle 30. Zresztą często się to zdarza, ale są te takie serwery. Nie wiem, czy to jest po prostu bardziej oddalone, czy są gorsze, czy o co z nimi chodzi. Jedynek też nie grałem od tygodnia, bo trochę się zbierałem do nagrania tego filmu, natomiast myślę, że tak źle nie będzie. Zresztą zobaczymy, może będzie tragicznie. Ten ziomek ma na dużą szansę, duże prawdopodobieństwo, że już ma SSL-a. Zrobiłem to najgorzej jak się dało, dokładnie. Aha, zrobiłem tam akcję najgorzej jak się dało, ale zaraz wlecą dobre wznowienia i nadrobimy. Dobra, myślę, że wolny kick-off. Później nie polecimy na parę kick-offów, też tak jak ostatnio pokazywałem. Niestety piłka nas ominęła. I nie zdążymy tego wybić. Nie no, świetny początek, naprawdę rewelacyjny. W razie czego, jak przegramy pierwszą gierkę, to zawsze można zagrać jeszcze potem dwie. Jak wygramy drugą, to nic się złego nie stanie, powiedzmy. Dobra. Szkoda, że go nie zniszczyliśmy, ani nie spinczowało się w jego budę. Środkowałem mu piłę. Dobra, ten mecz może być ciężki. Mecz może być problematyczny do wygrania, natomiast 4-0 na jedynkach to nie jest jeszcze zły wynik. W sensie, no nie wygląda dumnie, natomiast 4 bramki to się odrabia w sekundę. Okej. Leci pierwsza. Proszę, dobra, weszło. 4-1, już jest trochę lepiej. Wystarczy robić jakieś takie niekonwencjonalne wznowienia i może uda się coś ugrać. Skupić się też na tych kick-offach, żeby na pewno blokować to, gdzie on zagrywa. Dzisiaj jest trochę inny komentarz, prawdopodobnie bardziej skupiony. Chociaż jak gadam, to i tak jest dużo mniejsze skupienie, niż jakbym nie gadał. On mnie trafił, ja niestety pre-jumpowałem to, przez co nie zrobię kontry. Dobra, wywalmy trochę na czas, żeby zebrać jeszcze przyspieszenie. Mam nadzieję, że uderzy na hita. Nie? Dobra, udało się go prejumpnąć. I 4-2? Dobra, 4-2. To jest do wygrania, jak najbardziej do wygrania, wystarczy się skupić. Trochę szczęścia się przyda, czy tam nieporadność typa. Dobra, mamy boosta. On sobie pojechał. Tak więc, zróbmy coś takiego, nie wyszło mi to tak jak chciałem. Dobra. Znowu to było mocno średnie, co zrobiłem. Lepsze średnie rzeczy niż fatalne. No i to było fatalne! Myślałem, że bez podskoku damy radę to jakoś tak bezpiecznie zrobić 50. Nie chciałem podskakiwać, bo nie miałem przyspieszenia. Nie udało się. Pojedźmy znowu. Niestety nas ogrywa na boczek. To nas, do następnego wznowienia chyba nie pojadę całkowicie. Po prostu sobie zostanę z tyłu, zobaczymy jak on zareaguje. Zbierzmy tego boosta, kopnijmy go jak się uda. Nie udało się. No dobra. Dobra, 5-3. Na szczęście się skusił na tą setkę. Zaufał sobie, że zdąży, ale byliśmy na tyle szybcy, mieliśmy na tyle dużo boosta, że to strzeliliśmy bez problemu. No i co? Fake. Chociaż on za pierwszym razem... O kurde. Dobra, spanikowałem. Nie powiem, że nie. Chciałem... Za dużo kombinowałem. Mogłem zrobić to, co zawsze, czyli po prostu fliczek mocny. No, przekombinowałem i tyle. Mecz o rangę, więc troszkę większe emocje też. Dobra. Razem nie pojechaliśmy, on był pierwszy, ja wyskoczyłem mimo to. No i to jest mój duży błąd. Kurde, nie podoba mi się to, że on też nie jeździ do tych wznowień, do których ja nie jeżdżę. Że tak trochę kontruje moją taktykę przez to, że robi dokładnie to samo. Spróbujmy nie pojechać, może nie ma dobrych flików. No i zrobił takiego late'a, że myślałem, że już nie ma flika. Ale to jeszcze jest do odrobienia. Tak jak mówiłem, tutaj naprawdę na jedynkach pada tyle bramek, że tutaj z każdej sytuacji można wrócić. No chyba, że jest już naprawdę, jakby było 5 bramek i 30 sekund, no to mówmy się, już by nie było szans takich realnych. Ale aktualnie to jak najbardziej możemy do tego wrócić, do meczu. Ja go zniszczę, przydałby się boost, dobra, wezmę już tego. To było niezbyt rozsądne, że się cofnąłem tak, ale chciałem.
Okej. Dobra, niech nas nie rozwali po prostu. Jaki dobry turn! Ale to nic nie dało. Ajajaj, no nie idzie. Mogłem pograć. To najgorsze jest to, że nie jestem w farmie, bo nie grałem jedynek od tygodnia. W sumie generalnie była przerwa. Mnie denerwują te takie opóźnione fliki. Może też je zacznę robić, bo jak widać są skuteczne. Chyba, że to tylko ja je puszczam, tak. I też dzisiaj się nie czuję mocny na wznowieniach. To znaczy, nigdy się nie czuję mocny, ale czasami mam takie dni, że wszystko blokuje. Dobra, z tego meczu wyjdźmy. Drugi mecz będzie nasz. Tylko zobaczę, jaką miał rangę jeszcze. No, ziomek już miał supersonika na jedynkach, ale wygramy drugie i trzecie spotkanie na chillku. No i dobra, kolejny przeciwnik Trollando. Może teraz nam się uda wygrać. Spróbuję się jeszcze bardziej skupić, ale to może się na komsach strasznie źle odbić, ale... No cóż, dzisiaj to chyba pod tryhard hookamy, nie? Okej. Nie! Uff. Zero boosta, proszę, doleć. Proszę cię, piłko. Dobra, jest idealnie, doleciała. No, nie chce mi się komentować, co tam się stało. W sumie nie pamiętam za dobrze. Ważne, że nie trafił w bramkę. Zrobiła ten Afrika. Okej, okay, tutaj strasznie agresywne to zrobiliśmy. Ale agresją człowiek żyje! A jakbym zrobił dobrego flika, no to takie gdybanie. Dobra, leci zaraz. Ja nie będę gadał o tym full focusie, bo skupiamy się na tym, żeby coś powiedzieć. Bez sensu. Nie wiem, jak się nie uda, to pewnie nagram odcinek, gdzie po prostu zapiszę sobie replay z meczu, jeżeli uda się wbić poza w ogóle nagrywaniem. I zrobimy jakąś analizkę, czy tam relację. Okej. Okay. Kurde, że nas tak wywaliło, bo byłaby dobra sytuacja, gdyby nie to. Dobra, zniszczony, jest idealnie. Teraz tylko podjechać. I mocny strzał. Obronił. Ale to kolejny. Ale to był najwygodniejszy strzał na świecie. Dobrze, że nie skontrował na raz. Dobra, jest. Nie spodziewał się, że tak przyspieszymy. I wykończymy to na 2 do 0. Cały czas są szanse. Jak wygramy to spotkanie, to trzeci mecz ze względu na to, że w pierwszym spotkaniu Ziemek miał SSL-a, więc miał tam minimalnie więcej memberów. Trzeci mecz dalej będzie miał szansę być o tę rangę. Ten mecz już nie jest taki tragiczny jak pierwszy. Za plecy mu. Obronił. Tamten był mocarniejszy. Tamten ziemek naprawdę dobrze grał. Jeszcze mnie kontrował na quick-offach. To było już w ogóle przesada. Dobra, udało się go wywalić. Zbierzmy na szybko piłę. I będzie 3 do 0 dla nas. Dobra, jest super, jest kozacko. Wygrywamy ten mecz, wygrywamy następny. I mamy Super Sonika. Ale naprawdę nie idzie łatwo. Przynajmniej emocje będę miał... odcinku, podwójne nawet, jak ten meczek zaraz się zakończy. Fajnie by było go trafić dwa razy z rzędu, no chyba, że się okaże, że ziomek ma jakieś niskie GC3, dostaniemy za niego 7 MMR-ów, to wtedy będzie mniej fajnie. Ale i kick-offy działają właśnie na tego typa. Ja sobie tu nie będę leciał. Mogłem mu zabrać boosta, w sumie oddałem mu i piłkę i boosta, także najgorsze, co mogłem zrobić, ale powiedzmy, że... charytatywna bramka dla niego. Dobra, to była głupota? No ale no co ja powiem, niestety przy pierwszym wbijaniu SSL-a jest stresik. Nie powiem, że nie ma stresiku i przez to trochę gorzej gram. Nie mam pewnych decyzji. Dawaj, Trollando. Idealny challenge'ik. Zabierzmy wszystkie boosty. On tu się wywali. Strzelężuje na raz, coś czuję. Dobra, nie strzelężował. W sumie było to widać, ale już podjąłem wcześniej decyzję, to nie chciałem się wnerwić, że sądziłem, że to zrobi. Zrobił to, ja nie skontrowałem. Ale mamy na 5 do 1 bramkę. Nie no, tutaj teraz idzie fajnie, teraz idzie spoko. Nie powinienem stracić tej jednej bramki, co nawet świadczy dobrze o mnie po prostu. Wolę mieć takie świadczenie. Dobra, 6 do 1, może zaraz nawet Brazylia wleci. Ten meczek już idzie lepiej. Wiadomo, tam popełniłem w miarę spory błąd. Dobra, poddał się przeciwnik. Idealnie, nawet czas odcinka nie będzie za długi. Dobra, nie zobaczymy, jaką miał rangę niestety, ale to ostatni mecz na dzisiaj, może się uda wbić SSL-a. No i dobra, inny przeciwnik, tym razem konsolowiec. Eklat Maczerz, to jest mecz z SSL-a, więc z powrotem, tak jak w pierwszym meczu możemy rozwalić PPG, taką jak się zagada, a nie podanie mu piły. Proszę, nie zdążyj. I zdążył. Zagadałem się, a widziałem go tylko... Dobra, nieważne, koniec komentowania głupiego i wygrywamy tę gierkę, bo dzisiaj po to przyszliście, a nie po to, żebym pajacowo jak pajac. Jeszcze nie pomija powtórki, zaraz go robimy. Zrób coś głupiego, typie. Dobra, podjechał za blisko i chyba zdąży to wybić, nie? Dobra, nie zdążył, jest super, jest świetnie, bardzo dobre uderzenie, za blisko do nas podjechał, ja to mocno kopnąłem całkowicie, w sensie całkiem, no całkiem mocno.
Nie wierzę, mogłem go podjechać i chciałem, ale nie spodziewałem się, że on aż tak bardzo zrzuci sobie piłkę na start, bo tam nie mógł za bardzo wysoko fliknąć, bo ta piłka była tak bardzo na jego przedzie. Teraz się w ogóle zagadałem i pojechałem do wznowienia, gdzie zwykle zostaje z tyłu i to bardzo fajnie działa. Zaraz może będzie kolejny kick-off, nie wierzę, dlaczego ja to zrobiłem. Biorąc te zasady, tak jak nie umiesz tego kick-offa, to sobie zostań z tyłu. A ja podjechałem jak ostatni amator, on się wywalił na daszek, może to się zaraz źle skończyć. No i się źle skończy, ale jestem na siebie zły za to, że faktycznie skupiłem się wtedy na gadaniu, a nie na jechaniu tam, gdzie powinienem. Nie no, tilt totalny. Fliknę za wysoko. Szkoda, że to nie weszło, bo było blisko. Jeszcze nas przebije. Nie no, zaraz zrejdżuję tutaj. Całe szczęście to są jedynki, tutaj pada milion bramek na sekundę. Natomiast naprawdę tiltująca jest ta chwila. On nie robi dobrych kick-offów, więc ja będę jeździł na te takie środkowe. Za niego przyjął tą piłę. Oj, zwalił. Okej, dobra, władował samobuja. Chciał to jeszcze wybić, bo to była jego ostatnia nadzieja na to, że nie straci bramki. Całe szczęście mu się nie udało. Wiecie co, na tym lewym pojadę. Pojadę, bo wcześniej nie jeździłem i on to zaczął zauważać, bo przed nim nawet straciliśmy gola. On nie ma na dachu, więc jest idealnie. Nie wierzę, jaki recovery odwalił. Oczej, o dobra, ale to było fartowne. Okej, humor gituwa nagle. Ale to było cała akcja fartowna trochę. Teraz już nie jadę do tego wznowienia, bo nie wiem, co bym jajko zniósł, jakbym dopiero popełnił ten koszmarny błąd. Dobra, nie walnąłem w biurko. Nie walnąłem w biurko. Ziomek co w ogóle na czas tutaj czekał? 0 na godzinę gol na rankę, gdzie sobie robi challenge'ik, strategicznie czas kupuje. Denerwujący typek, no nie powiem, że nie. A to za ten time wasting. Nie strzelę gola, po co ja leciałem, jak już widziałem, że nie zdążę? Nie wiem, po prostu chciałem spróbować. Ale zaraz to nadrabiamy. Kurde, ale dziwny odcinek, ale jestem stiltowany wewnątrz. Nie, zaraz się uda, spokojnie, widzowie. Zbieramy boosta. Dobra, ładujemy double tapa. No, taki ważny mecz, a ja na coś takiego poleciałem. Ale dobra, zaufałem, że nie trafi, wyszło. Lecimy z nim. Nie przebiliśmy tego nad nim. Piksele! Najgorsze jest to, że to serek, kwestia pikseli. Minimalnie wyżej bym podbił, albo... Nie, no tutaj... Kurde, szkoda. Dobra, to teraz nie idziemy do kick-offa. On się tego będzie spodziewał. Dlatego... Wywalę się, nienawidzę gadać. Ostatni raz nagrywam odcinek z tej gry. Koniec, nie będzie już więcej filmów na kanale. Stiltowałem się. Fliczek. Nie wytrzymam. Kurde. Gości, przegraj to. Przegraj to! Dobra, ale ten mecz w ogóle będzie miał dużo bramek. Jest 5 do 9 i 2 minuty zostały. Ja wierzę. Ja wierzę, że się uda. Wy pewnie nie, ale ja tak. Nie zniszczy go niestety. Boost, nie wiem, czy mu zrespiło. Fliknę mocno, bez sensu. Nie miałem boosta, żeby zrecoverować po tym, chociaż on się zamotał. Nie oddał od razu strzału, dzięki czemu możemy to stracić jeszcze bardziej. Nienawidzę low 50 w tej grze. Jak typy robią w takich momentach. Często robię, więc po prostu denerwujące jest tracenie gola po czymś takim. Nie wierzę, że to obronił. Dobra, ładujemy mu! Nie, no ten mecz musi być wygrany, no zobaczcie, jakie to jest kwestia... No, jeden mecz, on by wygrał jeden ja. Niestety, jeszcze mnie plak podbiło. Mecze o rangę są zawsze takie beznadziejne. Dobra, próba pincha. Całe szczęście taka, jaką się spodziewałem. I 10 do 7, 50 sekund na 3 bramki. To jest chyba najbardziej bramkostrzelny mecz, jaki zobaczycie w swoim życiu. Zrobię fejka, że niby robię to. Teraz podjadę go. Dobra, zadziałało. Okej, on tam jest. Strzelę po długim. Nie tak to miałem przyjąć. Szkoda, że nie wyszło tak jak chciałem, bo to by było genialne. Czy tam wcześniej powinienem strzelić? Zacznijmy od tego, ale już mniejsza. Nie wierzę, a ten ziemek na czas ciśnie. Dobra, typie, karma cię dojedzie. Karma cię dojedzie, gościu. 2 bramki, 25 sekund. Co tu się w ogóle wyrabia? Dobra, do tego wznowienia już... Dobra, nie jedziemy, kij. On nam odda piłę. Nie będzie wiedział, co się dzieje. Myślę, że nas nabierze na to. Całe szczęście jesteśmy bardziej przebiegli od niego. Wynik tego nie pokazuje, ale teraz muszę strzelić bramkę. Dobra, air dribble bump.
Jak Bruce przykazał, Air-dribble bumpy w takiej sytuacji. Jedna bramka i mamy dogrywkę. Tylko tyle potrzeba do tego SSL-a. Szkoda, że nie ma czasu za dużo. Okej. Złapiemy tę piłę i jest nasz. Nie wierzę, że tak nas przytrzymał, jakby tam spanikował bardziej. No szkoda. Jeden mecz to był SSL-a, nie wytrzymam. I też ziomek, co już ma Supersonika. Najgorzej, dajcie jakiegoś, co też się bije. Ale myślę, że odcinek na pewno był emocjonujący. Dajcie znać, co o nim sądzicie. No ty, jak mnie trochę boli. Powkurzałem się, przynajmniej były dzisiaj jakieś większe emocje. No i co? Pewnie będzie jeszcze relacja, jeżeli uda mi się wbić poza nagrywaniem. To będzie relacja z ostatniego spotkania. Ja zachęcam was do zostawienia subskrypcji, łapki, chociażby dla motywacji. Bo widzieliście, jak było blisko, najgorzej. Teraz mamy tyle MMR-ów. Dzieli nas dwie wygrane na nowo. Albo nawet trzy, bo nie wiem w sumie, jak to z MMR-ami wyjdzie. No dobra, nie będę już przedłużał. Dzięki za oglądanie. Elo, elo.